Cześć, tumek.pl, browardynia.com. W dniu dzisiejszym, słuchajcie kochani, wstęp do, i taki ogólny rzut programu, wstęp do ważenia piwa żytniego, które uwielbiam, które robię co roku i co roku spijam dosyć szybko, nie pozwolę się marnować temu piwu. Będziemy to omawiać przy, nie pytajcie jak to zdobyłem, przy, nie wiem czy mam mówić czy nie, to jest moje piwo. Tak wygląda, słuchajcie, w mojej wersji z pianką, takim kapelusznikiem. Piwo dolnej fermentacji. Taka kopia warki Strong. Może tak powiem, delikatnie i bezpiecznie, tak? Z tym, że z moim szalonym chmieleniem. Może nie aż takim mocnym. Ja wam właśnie tak naświetliłem, a nie wiecie co. Generalnie, o proszę bardzo. Jest jakieś tam, nie wiem czy to widać czy nie, ale piwo mocno pracuje. Mocno. No pracuje po prostu, tak? Jest wysycenie, jest czapeczka chmielowa. Proszę bardzo, widoczna w ten sposób. I tutaj powiem wam coś, na co... piana, jak widzicie, taka średnia tutaj. Ona była lepsza, ale to piwo już trochę stoi, co widać po tej czapeczce. No i niestety piana się robi taka średnia, nie powiem, że ładna. Ja tu jestem zawsze szczery do bólu, słuchajcie. Nie podoba mi się ta piana. Aczkolwiek czapeczka robi się miła. I powiem wam tyle. Generalnie jak zawsze, jak testuję piwo domowe, z bólem wracam do piw komercyjnych, takich do 10 zł. Naprawdę piwo domowe smakuje mi lepiej. I tyle. Kawarka. Strąg oczywiście. Słuchajcie, piwo żytnie. Żeby nie było, tutaj się posługuję pewnymi odnośnikami, więc nie jestem taki mądry, nie tworzę się na mądrego i bla bla bla. Krótko mówiąc, nie będę już pokazywał śrutowania słodu, bo to bez sensu. Chyba no, generalnie możecie zobaczyć, jak się słód śrutuje. Skupię się bardziej na wysładzaniu, ponieważ z piwem żytnim bywa problem. I to bywa problem przy mniejszych wartościach niż 50 na 50. Z 50% słodu żytniego i 50% obojętnie jakiegoś innego. Robiłem już różne wersje, z monachijskim, z pejlem, z pilizneńskim. Zawsze było dobrze. Dzisiaj a propos, jeszcze wam powiem, dostałem maila z Rożnawy, gdzie wysłałem swoje piwa. Piwa są wysłane, dotarły do Doroty. Są opłacone i Bóg dostaje maila od tego głównego piwowara. Dobra, nieważne. W Rożnawie Kaltenekera i mówi, że kurczę, jest Bóg, bug na kategorii CDA, czyli Cascadian Dark Ale, czyli Black IPA. No i zobaczymy, co będzie dalej. Liczę na dobre wyniki, naprawdę. Rozdałem to niektórym ludziom testowo piwo, które wystartowało w kategorii Porter. Jest to Porter żytni, uwielbiam żyto. Porter żytni z dużym dodatkiem pomarańczy w różnej postaci. Skórek kandyzowanych, z wyciśniętej pomarańczy po prostu i wyparzonych skórek z obciętą tą białą środkową warstwą, żeby było jak najmniej gorzko. Moim zdaniem, kurczę, jak nie będzie pierwsza trójka, to będę załamany. Aczkolwiek, a propos załamania, dzisiaj dostałem kolejne 4 punkty. Miałem, niestety, nie wiem jakim cudem, 84 na 50, mam ich już 13. Ten rok jest dla mnie załamujący w punktach. Robię około tygodniowo, około 2000 km. W zeszłym roku nie miałem żadnych punktów, w tym roku mam już 13. Żadnego za prędkość, za głupoty. A, teraz mam pierwszy, sorry. Słuchajcie, do rzeczy. A więc, nie będzie śrutowania słodu. Będą mocno skrócone te wersje, tak po 15-17 minut. Aczkolwiek już nie przez cały tydzień, bo to według mnie, ja marudzę, smucę, mówię o niczym. Według mnie. Więc będzie to jakaś taka krótsza forma, tak? W tej chwili omówimy styl. Zobaczycie to, ja to robię w piątek wieczorem, zobaczycie w sobotę po południu. W niedzielę będę robił to piwo.
i nagrywał, dzielił jakoś. No i postaram się, żeby to naprawdę maksymalnie 5 odcinków wyniosło i to wszystko. Mamy do wyboru 2 piwa. 2 kategorie według kategorii BJCB. To znaczy, mamy do wyboru piwo żytnie w stylu amerykańskim i piwo żytnie w stylu niemieckim, czyli Roggenbier or American Rye, czyli 6D, albo w kategorii Speciality Beer 23 chyba. Chyba tak, dobra, nie mam tego tutaj, ale wydaje mi się, że tak. Jako że do wersji amerykańskiej używa się po prostu innych drożdży i z reguły nie używa się dekokcji i co tam jeszcze, czym się różni ta wersja amerykańska i czymś jeszcze, to po prostu zrobię wersję niemiecką, bo mam drożdże WB06, a one są zalecane do wersji niemieckiej. No i tyle, to jest powód, dla którego, ja już mówiłem o tych psach, dla którego będę tworzył Roggenbier europejskie w stylu niemieckim, czyli w kategorii jakiej? 6D. A więc, jedziemy. Alkohol 4,5 do 6%. Oczywiście będę celował w jak najniższy alkohol, bo tak. IBU 10-20, mam niemieckie chmiele, będzie dobrze. Aromat. Co tu je czytamy? Lekki do umiarkowanego, przyprawowy, żytni aromat pomieszany z lekkim, umiarkowanym aromatem drożdży wajcen, czyli goździki, banany, to co mamy w wajcenie, tylko że zasyp będzie po prostu ze słodów żytnich. Typowe takie owocowe estry, tak? Jeżeli o chmiel, 10-20 IBU, no to nie będzie popisu, wobec tego walimy niemiecki chmiel, a więc podejrzewam, że jakiś Hallertau, zaraz zobaczymy, będę układał tutaj zasyp w Birsmithie. Brak masła, brak dwuacetylu. Powtórzę tylko, że on naprawdę w niektórych piwach nie jest zły. Dwuacetyl jest na przykład w małych stężeniach pożądanym wręcz w stautach czynnikiem. Tutaj ma być go brak. Kolor jasno-miedziany, pomarańczowy do bardzo ciemnego czerwonego. A więc celujemy oczywiście w kolor pomarańczowy, jasno-miedziany. Postaram się dosypać czegoś z pszenicy, żeby uzyskać dobrą pianę, żeby ona się utrzymywała. No i oczywiście, jako że jest to piwo domowe, będzie miało taki, jeżeli chodzi o wygląd, opalizującą mglisty. Smak. No jaki smak? Zbożowy. Żytni, przede wszystkim żytni. Jak mnie znacie, Frika, tu akurat nie Hopheada, oczywiście zasypię maksymalną ilością żyta, a więc 65% żyta. Postaram się, żeby w wysłodzeniu nie było gumy. Czyli jak wam określić żyto? Jak chleb żytni, taki dobry domowy chleb żytni, a jeżeli nie macie dostępu, nie pieczecie, żony nie pieczą, dziewczyny nie pieczą, to idźcie do sklepu, powąchajcie pumpernickel. No tak sobie wyobrażam piwo żytnie, dobre piwo żytnie. Jak byście wąchali pumpernickel? Co tu dalej czytamy? Średnie do średnio lekkiej goryczki chmielowej, no to już mówię, to bla bla bla. Chodzi o to, żeby uzyskać charakter żyta i żeby drożdże WB06 dały o sobie znać. Ja średnio lubię goździki i banany, no ale mam te drożdże. No mam, chyba po terminie, bo one są do końca maja są. Więc no chciałbym je użyć. Co prawda balans może być różny i tak sobie myślę, czy ja jakichś tam innych chmieli nie dosypię. A też chmiele mam niestety amerykańskie, niestety. No i czy część nowozelandzkich i takich innych, tak? Tekstura. Jeżeli chodzi o teksturę, piwo żytnie nie może mieć innej tekstury, jak po prostu ma być lepkie. Ma być pełna treściwość. Za to kocham piwo żytnie. Niekomercyjne. Takim ogólnodostępnym Roggenbierem jest Paulaner, którego znalazłem pod drzwiami. Będzie na pewno dla tego, kto zostawił go, dla kogoś z Trójmiasta. Taka krótka informacja, będzie recenzja, tylko jeszcze nie teraz. Paulaner żytni. To jest taki dosyć ciekawy, komercyjny przykład typowego Roggenbiera.
No i to tyle chyba, tak? Jeżeli chodzi o historię, to stąd już. Historia. Piwo specjalne pochodzące z Rogensburga w Bawarii. Ta Bawaria ciągle się przewija. Może być traktowana jako odmienny wariant Dunkelweizena, którego średnio lubię, który mi się nie udaje. Robiłem już dwa razy i dwa razy mi się nie podobał. Z zawartością słodu żytniego zamiast słodowanej pszenicy. No i tak to będzie u nas robione. Surowce. Generalnie, słuchajcie, no to 50% jest taki bawarski wymóg. Oczywiście o tym mówiłem gdzieś tam. Nasza będzie robiona według receptury z Rogensburga, a więc będzie to piwo, które będę robił, nie boję się tego, będzie miało 65% żyta. I teraz jeszcze zobaczę, czy reszta będzie po prostu zasypana pilznejskim słodem, czy słodem monachijskim. Nie chciałbym, żeby, bo słód monachijski spowoduje jakąś spowoduje poczucie dobrej podstawy słodowej. Więc albo zasypię monachijskim, typem pierwszym, albo zasypię to pilzneńskim słodem. Na pewno nie pejlem. Nie będę sypał żadnych karmelów do podkolorowania bez łuski. Nie w moim wydaniu, tak? Jeżeli chodzi o fermentację, powiem wam tak. Niższe temperatury podkreślą te cechy fenolowe, więc no ja nie mam wpływu na fermentację. W tej chwili w mojej piwnicy jest 17 stopni Celsjusza na plusie, więc co będzie, to będzie. Podejrzewam, że piwo podejdzie w pierwszym etapie do 20 stopni. Nie wiem, czy użyję lodówki. Mam ze sterownikiem lodówkę. Może zrobimy 18 stopni. To jeszcze zobaczymy. Powtórzę części składowe Rogenbiera. 11,4 do 13,8 BLG. I tutaj myślę, że zawsze celuję w górną granicę BLG, bez ściemy. A więc zrobimy 13,2, 13, może nawet 8. No bo wydajność przy takich piwach może być bardzo, 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 bardzo różna. Góryczka 10-20 IBU, no oczywiście 20 IBU będzie. Gęstość końcowa 2,6 do 3,6. Z reguły będę musiał uważać. Bardzo zadowolony jestem z dam starych Nottingham, które poradziły sobie dwie paczki z Barley Wine, które spadło do 3. W tej chwili mierzyłem, jest 2,5. Jestem naprawdę świetny drożdży. Nie doceniałem ich. Jeżeli macie do wyboru S04, wybierzcie dam stary Nottinghamie. Kolor 14-19 SRM, zaraz zobaczymy to. Na drugi dzień zobaczycie to, czyli w niedzielę. W Beersmithie i alkohol 4,5 do 6% objętościowo. Nie będę celował w 6 tym razem. Paulaner Rogen i jakieś dziwne inne niemieckie Burger Brau Wolzein Rogen Bier. I to wszystko. Postaram się, żeby wysładzanie przebiegło bez większych problemów. Mam na to patent. Pierwsze wysładzanie, powiem wam, to była katastrofa. I tylko tyle powiem. Wysładzałem około 6 godzin. Dopowiedzcie sobie resztę. Poczytałem, poszperałem, poglądałem innych. Drugie wysładzanie wyszło ciut lepiej, trzecie już bardzo dobrze, także teraz będzie czas na... Nie wiem, czy jest czwarta czy piąta wersja mojego żytniego. No nie wiem, nieważne. Jest patent. Ostatni mój Rogen to było 60 na 50 w zasypie, 60% słodu żytniego i naprawdę nie było większej, znaczy było na końcu, zdarzył się jakiś tam mały wypadeczek, ale nie wniósł wiele. Także to tyle, żegnam was i do zobaczenia. Chciałbym, żeby do piątku, będę to oczywiście popołudniami wrzucał jak zwykle, procesy ważenia. Myślę, że do piątku uwinę się z tymi odcinkami. Jak mówię, ominę pierwsze etapy, bo to bez sensu. Generalnie skupię się na wysładzaniu. No i coś o gotowaniu i zadaniu drożdży. Drożdże WB06, bo ważymy 6D kategorię, czyli niemieckiego Rogena. Życzę powodzenia.